się nam zdręgoliłam! Jak ja poprowadzę orszak świętego Mikołaja! Ale wiesz, no, chodź nabić, mówił Kevin. Mam wolną chatę, mówił Kevin. Nigdy więcej nie piję za śmielackiem. No, Rudolf. Renifer, nie? Bo on ma czerwony nos. I wygląda, jakby był cały czas pijany. Mhm. No tak. Ale bycie pod wpływem w pracy to w ogóle nie robi na mnie wrażenia. Co? Idź, pana to. Ale się dzisiaj lekko czuję, tak? Chyba bym zjadł sobie brokułka, tak? Albo stanę na bagę. O, 20 kilo mniej. No, coś podobnego. Chyba z tej okazji, dam podwyżkę moim elfom. Ty, masz jakieś plany na lato? No, do lata na tej pensji w ogóle nie wyrobię. Szukam czegoś na wiosnę. I masz coś ciekawego? Jeszcze nie. No ale znalazłem takie ogłoszenie na ochroniarza królewny czy coś takiego. Może to się uda. Brzmi spoko. Wszystko byłoby nie skręcanie tego, tych telefonów, nie? Tak. Kiedyś to było. Co? Mówisz, że kiedyś to było. Robiliśmy piłki, planszówki, puzzle, resoraki. Czasem jakaś patelnia z telefonem. A teraz tylko w kółko te smartfony. Może gdyby święty widział coś więcej niż swój bedzol, to robilibyśmy w te święta coś innego. A tak to nie, bo telefony robił profit i już. Naprawdę. Sprzedał się czerwonej coli, niebieskiej coli i ciągle mu mało. Ale z drugiej strony, ile mielibyśmy mniej zleceń, gdyby nie to, gdybyśmy pozostali przy samych zabawkach. Może masz rację. Słuchaj, słyszałem też plotę, że jemu też nie jest z tym za wesoło. Aż dziw, że on też ma uczucia, no. No ale podobno jest załamany. No co ty? No tak! Czasami się, słuchaj, odgrywa, wiesz? Jak jest zamówienie do mniej grzecznego dziecka, no to wysyłamy mu Nokię powystawową. A te kompletnie niegrzeczne bachory dostają Samsunga z wybuchową baterią. To widzę, że się nie cacka. Szkoda, że nikt nie próbuje z tym walczyć. Nie no, młody, próbowaliśmy jakieś 3 lata temu, wiesz? Nieważne, jakie było zamówienie, każde dziecko dostało zabawkę, planszówkę, piłkę i... I 2 dni później wszystko wylądowało na Oliksie. Kurde, jakoś nikt mi o tym nie wspominał. Nie było się czym chwalić, słuchaj. To był najgorszy rok rozliczeniowy w historii. Czyli nie ma ucieczki przed tymi telefonami. Ja. Telefon. Totalne gówno. A kto by chciał w ogóle takie coś, nie? No bo ja nie. Ale ja nie. Ja. Kochanie, tak. Niedługo kończę, wszystko jest w porządku, tak. Tak. Słuchaj, przyniosę ci, przyniosę ci ten rosołek ze stołówki, tak, wszystko w porządku, tak. Nie sraj żarem, wszystko jest w porządku, naprawdę. Trzymaj się, ramy, to się nie obsramy, do it, bo inaczej urwę ci ryja. Nie, nic śmiesznego, nie do ciebie, pa, kochanie. No co? No jak nie możesz się odłączyć, to lepiej się przyłączyć, czy coś takiego. A tak serio, to mamy najlepsze zniżki pracownicze, słuchaj. Ale nie dla ciebie. Nie, żartuję. Słuchaj, pewnie nikt ci po prostu o tym nie powiedział, nie? Kurde, tutaj wszyscy statystów, znaczy stażystów, mają w dupie. Oj tam, no nic nie tracisz, naprawdę. Ja wiem, co to jest YouTube, karta YouTube, XN, XF, Snapchat, Tinder, Instagram, a także wiem, co to jest MMA, Fame, coś tam, gala. Także nic nie tracisz.
Nie mam zielonego pojęcia, co ty w ogóle do mnie mówisz. I lepiej dla ciebie. Wiesz, jak to gówno uzależnia? Moje bancwały nic nie robią, tylko siedzą przy tych ekranach. A ja bym czasami z nimi poszedł na piłkę. Pokopać piłkę, pokopać tenisową piłkę. W bilarda pograć, o. No. Czasami pogryźć może teflon z patelni. A moja baba jak zwykle, no. Włącza im te smartwatche, smartfony i smarty wszystkie, no jak się nudzą. No takie czasy, stary, takie czasy. Panowie, dziś mamy szczęśliwy dzień. Ale tutaj mi to uporządkować, co to ma być, co to ma znaczyć, no. Ale przeszło takie zleconko, że tak powiem, z góry na oldschoolowe zabaweczki. Tak więc proszę się mnie tutaj tym zająć i bawcie się dobrze. Oleśna babo, dziękujemy. Słuchaj, idziemy do magazynu, bierzesz farby, a ja biorę klocki. Tędy. Tylko narzekali na nasze telefony, no naprawdę nie kłamie. A co o Mikołaju mówili, to aż bym się nie śmiał powtórzyć. No przecież Mikołaj, prawda, tutaj pracuje, no wszystkiego przypilnuje, a oni nic, tylko wbijają szpilki. Nie elfy, a wilki. A... Proszę. Rozumiem. Do widzenia, panie Mikołaj, do widzenia. Do widzenia. Halo? Zakład Dobre Wrażenie? Tak. Ja bardzo przepraszam, że ja tak na ostatnią chwilę. Ale czy nie mają państwo może symulacji na zwalnianie pracownika? Tak. Jeszcze w tym tygodniu? Fantastycznie! Wesołych świąt!